paczka bezpośrednio od kogo? Spot. Jest to firma, która realizuje wysyłkę części od Apple w ramach tego programu samodzielnej naprawy. Cześć moi drodzy. Jakiś czas temu na społeczności pisałem do Was w sprawie tego programu samodzielnej naprawy Apple. Czy chcielibyście zobaczyć coś na ten temat? I dzisiaj sobie zobaczymy, jak wygląda taka paczka, takie zamówienie od Apple w ramach tego programu i co można dostać, ile to kosztuje i tak dalej. Więc co by tu dużo nie mówić, zapraszam Was do oglądania. Tutaj są części do MacBooka Pro na M1. Zobaczymy, jak to wygląda i co w środku będzie można znaleźć. Mamy dyspozycję części, co jest w zestawie, gładzik, zestaw do ustalania odsunięcia, taśma gładzika. Tak to jest zapakowane. Koperta, jeszcze kartonik, prawie jak takie babuszki. Jest trackpad, czyli gładzik. Jest naklejka do baterii. Zestaw ustalający. Podkładeczki. O kurczę. W ogóle wiecie, co to są za blaszki? Okej, mamy nasze elementy, czyli nowy trackpad wraz z potrzebnymi rzeczami, które są wskazane do wymiany, poprawnej wymiany. Wracając do tych blaszek, mało kto z Was pewnie wie, przynajmniej widzów, tych, którzy nie pracują w autoryzowanym serwisie, że trackpad jest montowany z użyciem takich blaszek ustalających wysokość i odległość trackpada. Te blaszki mają swoje różne grubości. Jest ich cały zestaw, 4 bodajże są, albo 3. Trzy różne zestawy blaszek po to, żeby trackpad odpowiednio wysoko był, odpowiednio nisko i odpowiednio nacisk się rozkładał, czyli żeby pracował idealnie. I taki właśnie set rzeczy dostaniecie, jeżeli zamówicie na przykład trackpad, bo w MacBooku, który zaraz będę naprawiał, zalaniu, uszkodzeniu uległ trackpad. To jest nasze urządzenie. Jest to MacBook Pro na M1. No niestety miał kontakt z cieczą. Bateria jest rozłączona. Ja już to urządzenie wcześniej, powiedzmy, operowałem, sprawdzałem, co tu się dzieje, czy da się zrobić coś z tym trackpadem. No i niestety, mimo szczerych chęci, niewiele udało się tutaj zrobić. Ten trackpad nie działa poprawnie. Trzeba go po prostu wymienić. Trackpad już jest uwolniony. Teraz trzeba delikatnie otworzyć urządzenie, bo ten trackpad zostanie na matrycy. I żeby nic się nie stało złego z matrycą, trzeba tutaj zachować troszkę delikatności. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. No widzicie, ja już tutaj działałem z tym trackpadem. Tutaj możecie zobaczyć zdjęcia, jak to wyglądało, kiedy do mnie dotarło. No i zaraz Wam też pokażę, dlaczego zamówiłem taśmę. Tutaj trzeba delikatnie to wyciągać, bo ona jest podklejona od spodu, żeby jej nie zerwać. Gdzie tam jest naklejeczka? Taśma dwustronna, o właśnie. Ta taśma już jest oczywiście po czyszczeniu i może wydawać się w całkiem niezłym stanie, ale tutaj była woda, więc to może też coś tam nie funkcjonować poprawnie. Piękny. Pięknie, no nie powiedział, że pięknie pachnie nowością, bo śmierdzi. If something looks like shit and smells like shit, you don't have to taste it to know that it's shit. Patrzcie, taśma jest wstępnie pozaginana. Nieźle, jest też wklejka. Moi drodzy, jest ważna kwestia. To, co ja robię, to jest to, co mi się wydaje. Jeżeli zamawiacie części od Apple, do każdego zamówienia, do każdego modelu w tym programie jest instrukcja obsługi. Polecam ją przeczytać. To, co ja tutaj robię,
nie idzie według instrukcji obsługi. Ja sam jestem ciekawy, jak to się zachowuje, jeżeli chodzi o zamówienie, ale już ta naprawa, którą ja tutaj wykonuję, nie idzie z tej instrukcji. Apple udostępnia tą instrukcję, więc ją przeczytajcie. Ja wam zalinkuję gdzieś tutaj, tu wam zalinkuję. Uprzedziłem was. Teraz możemy bawić się dalej. Teraz to, co mnie ciekawi, to jest właśnie zestaw tych blaszek. Te blaszki mają różną grubość. Apple zaleca zacząć zabawę od blaszki, powiedzmy tej najcieńszej, tylko problem jest taki, że nie mam zielonego pojęcia, która jest która. W instrukcji obsługi nie ma żadnej informacji na ten temat. Są tylko podane grubości, czyli do tego całego zestawu trzeba by mieć jeszcze suwmiarkę albo mikrometr. No nic, ja sobie zacznę od jednego zestawu, na przykład tego, i od jednego zestawu podkładek. I taki zestaw sobie zamontuję i zobaczymy, co z tego wyniknie. Blaszki oczywiście nie są w żaden sposób opisane. Tacka też nie jest opisana. Jest tylko numerek part number prawdopodobnie, ale nie wiem. Jeżeli pracujecie w autoryzowanym serwisie, proszę napiszcie mi, jakie są grubości tych blaszek, w sensie, który part number oznacza, którą grubość tych blaszek. Tak samo z tymi podkładkami. Myślę, że ułatwi to robotę, bo w manualu nie znalazłem tej informacji. A szkoda. Teraz tak, krótsze wkręty idą w te miejsca. Są dwa krótsze wkręty. Pozostałe są tej samej długości i idą w pozostałe miejsca. Ha, ha, ha. No super. Tak się śmiałem, że sobie skomplikowałem temat. Okej. Ja trackpada jeszcze nie będę zaklejał. Na razie sobie podłączę taśmę. Zbyt głęboko osiadł. Więc trzeba by zmienić te podkładki, bo te nie są odpowiednie. Ta część tej pracy jest trochę głupia, bo nawet Apple zaleca, żeby używać po kolei tych podkładek, aż się trafi na te najbardziej odpowiednie. Też jak miałbym zgadywać, to mam, tutaj wziąłem teraz sobie oryginalną blaszkę i tak na oko to mam wrażenie, że to jest to samo. Dobra, założę blaszki z tego zestawu. O, faktycznie teraz jest lepiej. Są takie cztery ciekawe plastiki, że tak to ujmę. Z tego co widziałem, jakby instaluje się je na każdym z rogów, mniej więcej tak. One mają być przyklejone kaptonem, żeby nie odpadły. Kapton nie znajduje się w zestawie. Musicie sobie go, powiedzmy, zorganizować we własnym zakresie. I chyba chodzi o coś takiego. Nożyczki sobie też zorganizujcie. Te wkładki się wyginają do góry. Powinny być chyba trochę inaczej zagięte, żeby to się ładniej tutaj komponowało. Moim zdaniem to jakaś lipa jest, jeżeli chodzi o te podkładki ustalające, bo się pierdzielić z tym czymś to jest jakiś absurd. To się nie trzyma, tu już wypadło, tu też wypada. Nie wiem, o co chodzi. Albo ja czegoś nie doczytałem, albo coś źle tutaj robię. Ale dobra, zróbmy tak, jak widziałem i zrozumiałem w tym manualu, który jest fajny, ale
widzę, że są trochę takie nie do końca. No właśnie, to się odsunęło, jest już, tak powiem, dupa. Dobra, niech będzie, poprzyklejam wszędzie. Chociaż to raz, że się odkleja, to jeszcze wypada tej. A może jestem taki głupi? A to jest samoprzylepne? Nie, to nie jest samoprzylepne, to jest kawałek plastiku tylko. Co ja mam z tym zrobić, jak to się wygina i nie pasuje tak dokładnie? No co za suchar. Kurde, chyba jestem na to za głupi i muszę sobie manuala doczytać. One eternity later. Czytałem tego manuala i jedyne, co mi się stało, czyli to. Przykleiło mi się do ekranu, jak zamknąłem klapę. Nie ogarniam tego kompletnie. Jaka jest idea? To jest po prostu źle zrobione. Niewłaściwie. Te zagięcia, które, zobaczcie, to nie jest ładnie wyprofilowane, widzicie? To nie powoduje, że to fajnie się umieszcza. I wiecie co, ja to zrobię po swojemu. Sam sobie go powyginam. Myślałem, że to mi rozwiąże problem, że to się tu założy i będzie fajnie. A to jest po prostu kawałek plastiku, który jest gównianie dogięty i nic poza tym. No i teraz wam powiem, że to ma jakiś sens. Czyli macie protip. Te skrzydełka trzeba zagiąć dość mocno. Bo one prężą i to wszystko się nie trzyma tak, jak być powinno. No, zaczyna to mieć sens. Doginam sobie te skrzydełka. No i teraz jest nieźle. Taki efekt właśnie powinien zostać uzyskany. Każda odległość jest taka sama. Przymknę i kręcę śrubki. Więc gwoli podsumowania, te dystanse trzeba sobie pozaginać, żeby ładny, powiedzmy, kąt prosty tutaj się zrobił i żeby to nie prężyło. I wówczas tak, to się trzyma całkiem fajnie. Nie odpada i jest ok. Przychodzi to trochę niedorobione. Niby to cała procedura jest trochę zawiła. Mam nadzieję, że się czegoś nauczyliście, szczególnie z tymi dystansami. Z tymi małymi, fikuśnymi dynksami, które są bardzo upierdliwe i mi krwi napsuły, a wystarczyło je lekko dogiąć i dosłownie spełniają swoją robotę. Więc mam nadzieję, że wam zaoszczędzi to nerwów. Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu.